Cześć, witam Was serdecznie w ten burzowy i słoneczny dzień. Po prostu nie wiadomo, co dzieje się na zewnątrz. Już przeszła jedna burza, było trochę słońca i teraz znowu gdzieś tam nadchodzą chmury. Chociaż w ostatnich dniach więcej deszczu było późnym popołudniem i padał też nocą, a w ciągu dnia była przepiękna pogoda. Ja oczywiście z niej korzystam. Dzisiaj jest troszeczkę chłodniej. No zobaczymy, jakie kolejne dni będą. No ja cieszę się. Kocham porę, ciepłą oczywiście porę roku. No jest mi po prostu jest mi dobrze z tym, że jest tak ciepło. Chociaż wiem, bo już takie nasadzenia niewielkie robię przy naszym nowym domu i trzeba to wszystko podlewać i rano, i właśnie po południu, ale oczywiście na straży tych roślin stoi mój tata, który rano i wieczorem podlewa i mówi, żebym absolutnie nie przychodziła, że on się tym zajmie, więc cieszę się. No, zaczyna się coś tam wokół mojego domu dziać, więc zobaczymy, może już niedługo będę mogła się przeprowadzić i tworzyć dla Was trochę inne treści, bo tutaj jakby nie mogę się za bardzo rozwinąć w tym jednym pomieszczeniu, a tam może i zewnętrzne, i wewnątrz będę tworzyła coś może innego. Tak sobie na ten moment myślę. Więc jestem pełna takiej energii, pozytywnego myślenia, jest mi dobrze. No tak, wiecie doskonale, że słońce tak na mnie bardzo, bardzo pozytywnie wpływa. Wyciągnęłam sobie takie pejsiki i mnie tu muskają po moim pomarszczonym dekolcie. Muszę nad nim popracować, bo ta skóra na dekolcie coraz gorzej wygląda, a może ją po prostu sobie trochę przykryję. No nie mogę nad tym dekoltem. Taka skóra aligatora mi się tu zrobiła, ale to nic. Może się kiedyś za nią wezmę. Na razie to nie jest dla mnie najważniejsze, ale z czym ja do Was przychodzę? Przychodzę z marką kosmetyczną, którą Wam prezentowałam jakiś rok, może dwa lata temu, nie wiem, nie pamiętam, choć w Denku mam kilka kosmetyków, w sumie mogłam je wyjąć, ale to nic, to pokażę Wam przy okazji Denka takiego kosmetycznego z pielęgnacją twarzy, zresztą już kolejne będzie takie Denko. Marka Be The Sky Girl, znacie ją? Chociażby z mojego przekazu. Większość kosmetyków przetestowałam, no i w kilku rzeczywiście bardzo, bardzo się zakochałam. Nie brałam jakby wszystkiego, nie wracałam do wszystkich kosmetyków, bo ja mam szufladę wypchaną zaczętymi kosmetykami, więc też nie chciałam gromadzić i chomikować gdzieś tam za jakiś czas, więc wybrałam coś, jedną rzecz, której nie miałam wcześniej i wróciłam do tych, które tak bardzo mocno dobrze zapamiętałam, chociaż nie musiałam pamiętać i może zacznę od tego cudownego olejku do olejowania włosów. Teraz nawet dwa razy w tygodniu olejuję włosy i musicie, jeśli wątpię, żeby tu były takie osoby, które olejowania nie znają, musicie to sprawdzić. Jeśli chociażby jedna taka osoba jest tutaj, to sprawdźcie sobie, dobierzcie sobie olej do Waszych włosów. Ja przeszłam długą drogę, ale znalazłam idealny właśnie olejek, to jest właśnie marki Be The Sky Girl i zobaczycie, jak pięknie to wpływa na włosy, zwłaszcza długie włosy, no trzeba o nie dbać. Więc ja olejuję teraz, po prostu jest ciepło, już Wam mówiłam, olejuję włosy, związuję w koczek tu na karku, zakładam czapkę z daszkiem, wsiadam na rower i ta temperatura słońca wpływa też na to, jak on się bardzo dobrze wchłania, choć z wchłanialnością tutaj nie ma najmniejszego problemu. Zawsze olejki nakładam albo na aloes,
Albo po prostu zwilżam wodą i nakładam olejek, dobrze go rozprowadzam, nie daję za dużo, żeby on nie spływał, nie ma zresztą takiej potrzeby. Ja zrobiłam sobie notatki, tak, i tutaj Wam dokładnie powiem, to jest serum do olejowania włosów i to jest właśnie coś bardzo płynnego, to nie jest coś, co Wam będzie tłuścić włosów. Nie. Świetna formuła, która przez tą swoją taką właśnie płynność powoduje, że te olejki, które zawarte są tutaj, lepiej się wchłaniają i później włosy są jakby pogrubione, bardziej, zdecydowanie bardziej sprężyste. Na pewno są odporne na taką łamliwość. Moje włosy się nie łamią, nie kruszą się i też świetnie to serum olejkowe wpływa na końcówki, które no, przy długich włosach muszą być zadbane. Musimy tutaj jakby więcej poświęcić czasu, a olejowanie też wpływa właśnie na jakość włosa, że on jest taki właśnie no taki właśnie sprężysty. Jak można sprawdzić w łatwy sposób sprężystość włosa? Jak Wam wypadnie włos, bo nie wyrywamy, ściągacie ze szczotki i naciągacie włos. Jeśli on urywa się, to znaczy, że jest bardzo przesuszony, a jeśli się rozciąga, to znaczy, że jest sprężysty. No i do takiego stanu trzeba swoje włosy doprowadzić. Mamy tutaj olej shea, olej z czarnuszki, olej chia, dwie frakcje oleju kokosowego i naturalna witamina E, no i oczywiście olejek ze skórki pomarańczy. I ten olejek pachnie pomarańczą. Tu są te dwie frakcje oleju kokosowego. One mi nie puszą włosów, bo ja nie lubię oleju kokosowego, ale w towarzystwie właśnie tych olejków jakby nie ma tego złego wpływu na moje włosy. Wiem, że niektórzy uwielbiają olej kokosowy, dla mnie on no nie jest odpowiedni, bo puszy włosy, ale tutaj ja nie zauważam nic takiego, więc cieszę się, że też moje włosy mogą skorzystać z oleju kokosowego, bo on też ma bardzo dobre działanie, nie tylko na skórę, ciała, twarzy, stóp, dłoni, ale też właśnie na włosy. Także olejek różany i zostawiamy. Nawet wystarczy pół godziny i zobaczycie, jaki jest efekt. Zmywa się bez problemu, bez najmniejszego problemu. Także wszystko na jego temat. Bardzo serdecznie Wam go polecam. I teraz serum różane. To już nie wiem, które moje opakowanie. I właśnie, to jest mgiełka, ale to też nie jest tonik, to też nie jest właśnie mgiełka, to jest serum różane, które po spryskaniu na twarz, ja teraz ostatnio uwielbiam to, że mogę się w końcu cała spryskać, bo moje włosy codziennie muszę myć i wtedy, kiedy mam koszulkę na ramionczkach, to spryskuję obficie całe ramiona, dekolt i całą twarz. I to jest taki kosmetyk, który właśnie nie jest tonikiem, nie jest hydrolatem różanym, nie jest wodą różaną, tylko to jest takie lekkie serum. I wiecie, jaką ulgę przynosi właśnie taki kosmetyk, bo kiedy jest parno, tak jak dzisiaj, czy upalnie, to ja chcę zmyć swój cały makijaż po przyjściu z pracy i nałożyć na swoją twarz coś lekkiego, coś, co nie będzie obciążać skóry. Wiecie, macie też taką chyba potrzebę nałożenia takiego kosmetyku, który jest komfortowy, który nie ściąga skóry, który ma bardzo dobre działanie i wy czujecie taką lekkość na skórze. Ta skóra po prostu oddycha. I czujecie taką lekkość, ale jednocześnie skóra jest nawilżona. Czujecie komfort takiej właśnie wypielęgnowanej skóry. Wtedy, kiedy jest właśnie parno, duszno, gorąco, no to ja potrzebuję właśnie takiej lekkości na skórze. Przez godzinę, dwie wystarcza, a później no, ewentualnie można coś sobie jeszcze na twarz nałożyć. To wszystko w zależności od potrzeb.
No i oczywiście to te dobroczynne działanie ekstraktu właśnie z róży, który koi skórę, taką zaczerwienioną, taką właśnie umęczoną upałem i też bardzo dobrze wpływa na taką skórę podrażnioną, naczynkową. To wszystko jest takie bardzo, bardzo przyjemne i kojące. Ale w podróż, nie wiem, samolotem, samochodem, pociągiem, na plaży, 100 ml wyciągacie z torebki, spryskujecie siebie, od razu czujecie taką bryzę odświeżającą. Także świetny kosmetyk. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że można go też stosować na włosy i właśnie pod olejowaniem, ale mi szkoda tego kosmetyku właśnie na włosy. Ostatnio spryskuję sobie tylko końcówki z jednej, z drugiej strony. Najlepiej jeszcze przeczesać sobie szczotką, tak żeby to wszystko się ładnie rozprowadziło. Ja tu pozostawię właśnie teraz do wyschnięcia i za chwilę Wam pokażę, że nie ma tu żadnego obciążenia. Co mamy napisane tutaj na stronie producenta? Że nawilża, odświeża, tonizuje, ujędrnia, koi skórę, łagodzi ją oczywiście. I mamy tutaj wodę różaną, wodę z lawendy, sok aleosowy, wąkrotę azjatycką, ekstrakt z kokosa, bakterie kwasu mlekowego i kwas hialuronowy, czyli mamy właśnie też taką regenerację, tonizowanie i uspokajanie, kojenie podrażnionej skóry. Także naprawdę warto i no i to jest coś innego jeszcze, to muszę powiedzieć. Hydrolaty kocham, wody różane kocham, toniki i wszystkie kosmetyki z różą, ale to jest takie właśnie serum w mgiełce. Musicie sprawdzić. Jak macie, lubicie róże w kosmetykach, to warto sięgnąć też po ten kosmetyk. No i tutaj coś z wyższej półki, oczywiście dalej Be The Sky Girl, to jest krem pod oczy, który ma działanie natychmiastowe. To jest krem przeciwzmarszczkowy, ale ja bym go, oczywiście działa przeciwzmarszczkowo, rzeczywiście ta skóra od razu wygląda lepiej, jakby była zliftingowana. Ona nie jest napięta, ale daje taki efekt wygładzonej skóry, bez ściągnięcia, wiecie, bez takiego dyskomfortu, a wręcz powiedziałabym, że po nałożeniu mamy takie uczucie znowu wypielęgnowanej skóry, nawilżonej. I ten kosmetyk nie tylko nawilża, ale też właśnie działa przeciwstarzeniowo, czyli regeneruje i odżywia skórę, ale jest w nim coś takiego, co tuż po nałożeniu widzimy. Tak po prostu patrzymy w lustro i widzimy, jak ta skóra ładnie wygląda. Ja go mam już od kilku godzin tu na skórze pod oczami i rzeczywiście ona jest taka wygładzona. To jest przedziwne działanie. Ja zaraz Wam powiem, co jest w składzie, ale no ja mam bardzo dużo kremów pod oczy. Miałam i mam, które kocham i nigdy od nich nie odstąpię, ale ten jest taki właśnie wyjątkowy. Coś w nim jest takiego, co działa tak właśnie natychmiastowo i ten efekt utrzymuje się na skórze pod oczami bardzo, bardzo długo, bez takich właśnie widocznych załamań. Oczywiście ja mam głębsze bruzdy i na to ten krem nie pomoże, ale jest takie wyprostowanie tej skóry i każdy korektor właśnie na tym kremie wygląda bardzo dobrze. Jest świetna pompka i tutaj też muszę zaznaczyć to, żeby nie naciskać jej absolutnie do końca, bo wtedy ta ilość wystarczy Wam na pokrycie tutaj, wiecie, tej strefy górnej twarzy, więc szkoda by było. Jest pompeczka, można naciskać bardzo delikatnie i wystarczy odrobina tego kremu, on jest lekki i zostawia taką niesamowicie przyjemną warstwę nawilżenia bez tłustości.
czujecie to nawilżenie i ja je teraz czuję, więc już po tych kilku godzinach cały czas czuję, że tutaj nie ma suchości. Świetny jest pod makijaż, oczywiście można go nałożyć też na noc, ale ja go sobie zostawiam właśnie pod makijaż, dlatego że ta skóra wygląda niezwykle, niezwykle młodzieńczo, także super. I mamy tutaj aż 99,4% składników pochodzenia naturalnego. On też zmniejsza zmarszczki, więc no, tutaj zgadzam się z producentem, redukuje worki i cienie pod oczami. Tego nie wiem, bo nie mam ani worków, ani cieni. Nawilża i ujędrnia. I widać, a jest tu napisane tak, efekt zobaczysz już po kilku minutach od nałożenia. Po kilku minutach od nałożenia, serio, i serio ja się zgadzam z tym. Mamy tutaj naturalną witaminę C, ekstrakt z kwiatów jaśminu, ekstrakt ze śliwki kakadu, olej awokado i olej z pestek śliwki. Więc jest tych olejków dość dużo. Ale tak jak mówię Wam, nie ma tej tłustości. Wszystko tu jest tak dobrze wyważone, skomponowane. Także i mi oczywiście ten efekt tłustości nie przeszkadzałby, bo ja lubię, jak mi się błyszczy skóra pod oczami. A teraz, jak możecie zobaczyć, ona nie jest no, taka błyszcząca. Ja nie pudrowałam skóry pod oczami, nałożyłam korektor, też taki nawilżający. I zobaczcie, nic tutaj nie błyszczy się, nie ma jakby tego nadmiaru kremu. Także świetny, kolejny świetny kosmetyk. I co mi jeszcze zostało? No i teraz ciało. Oczywiście znamy wiele balsamów czy musów do ciała z marki Be The Sky Girl. Nawet jeden już kończę. Tutaj no może jeszcze na dwa razy mi wystarczy. Ja te masła też teraz latem nie nakładam na całą skórę. Oczywiście najpierw po prysznicu biorę jakiś olejek taki nawilżający, a później na te strategiczne miejsca nakładam sobie właśnie ten mus, na ręce, ramiona tutaj, gdzie mam trochę przypieczone słońcem, i na nogi tam gdzieś powyżej kolana, bo to są te miejsca, które najbardziej się przesuszają. Ale tak, gdyby nie było tak gorąco, nałożyłabym ten mus na całe ciało. I słuchajcie, tutaj zaraz Wam powiem, co jest w składzie, ale co mi się najbardziej podoba, oprócz tego, że skóra mi się nie łuszczy i czuję taki naprawdę fajny komfort takiego odżywienia skóry, to jeszcze od razu też ta skóra wygląda na taką, jakby no po prostu wygląda na lepiej, o tak bym powiedziała, że nie jest ona bardziej jędrna, zagęszczona, nie wiem, młodsza o 10 czy 20 lat, ale rzeczywiście po tym musie ta skóra, nie wiem, ona ładniej połyskuje, jest taka zadbana. Oprócz tych wszystkich działań takich właśnie odżywczych, regenerujących skórę, to tutaj mamy takie drobineczki, które pięknie podkreślają opaleniznę, ale te drobinki są takie wyważone, są takie eleganckie. To nie jest bombka, wiecie, to nie jest rozświetlacz na całej skórze. Zresztą skórę dojrzałam. Teraz jakbym sobie wysmarowała jakimś błyszczącym kosmetykiem dekolt, to jeszcze bardziej byłoby widać tutaj te wszystkie moje nierówności na dekolcie. Więc to jest takie dyskretne, eleganckie, wyważone, no piękne są te drobineczki, więc jeśli macie ochotę, to oprócz właśnie takiego no, pielęgnowania skóry macie jeszcze taki dodatkowy efekt. Tu w tym plastikowym opakowaniu, oczywiście możecie teraz kupić i w plastiku i w metalu, chyba tak mi się wydaje, albo przeszli już całkiem na puszki metalowe, mamy taką samą pojemność, 200 ml. I też ja już Was namawiam do tego, aby nakładać wszelkie kosmetyki na ciało, na mokrą skórę. I wtedy to się świetnie rozprowadza
I szybciej po prostu. Mniej zużywacie też kosmetyków, a latem aż tak dużo też nie musimy nakładać na siebie. I ten mus, który mam jeszcze z wcześniejszych moich nowości, przepięknie też pachnie, ale moje serce skradł zapach ten Just Say Yes. Tutaj jest jakaś gra słowna, ale ja nigdy nie wiem, jak to, wiecie, przetłumaczyć tak na polski. I ja jestem zakochana w tym zapachu, ja go uwielbiam. Ja nie potrafię Wam powiedzieć, ale na pewno mam napisane masło Shea, olej babasu, olej ryżowy, masło mango, to jest mango, tak. Nawilża, regeneruje, odżywia, rewelacyjnie się wchłania i jest mistrzem zmysłowych przyjemności. Ale ten zapach to nic w porównaniu z peelingiem, też w metalowym pudełku. Pina colada. Dajcie mi łyżeczkę. Ja to chcę zjeść. I oni tam na stronie napisali, że żeby właśnie te masła czy musy, peelingi używać latem, gdzieś na wyjeździe, na jakichś cudownych wakacjach. I kiedy wrócicie do tych kosmetyków porą zimową, to wszystkie wspomnienia wrócą i będziecie się rozkoszować, będziecie mieć namiastkę swojego cudownego wakacyjnego wyjazdu. Jak można to zrobić? Ja nie wiem. Cukrowy peeling, ja go nawet spróbowałam, jest słodziutki. Oczywiście to nie do jedzenia. Złuszcza martwy na skórę, poprawia jędność skóry, jak każdy peeling. Jak zastosujecie, to od razu poczujecie, że ta skóra jest bardziej gładka, taka bardziej jakby elastyczna oczywiście. Masło Shea, olej ze słodkich migdałów, olej kokosowy, masło mango, witamina E. To już przed chwilą przeczytałam, czyli ta pina colada. Jak lubicie zapach pina colady, no to znajdziecie tu w tym pudełku, ciężkie pudełko, to też jest pewnie 200 gramów. Te drobinki cukru oczywiście się są dość takie, no czuć pod palcami, one się rozpuszczają, bo ja masuję. Nie tylko przecieram skórę, ale rzeczywiście masuję ją tak dokładnie. I właśnie podczas masowania spróbowałam je słodziutkie, no bo cukier. Więc polecam Wam, jeśli chcecie się rozkoszować zapachami, a ja potrzebuję tego przez cały rok, zwłaszcza latem, trochę inne zapachy, bardziej takie orzeźwiające, cytrusowe, no takie stawiające na nogi, a zimą lubię właśnie takie zapachy otulające, ciepłe, kaszmirowe, takie Więc i w masłach, i w peelingu znajdziecie te zapachy. I ja wiem, że się w nich zakochacie. No i zobacz, jeszcze mam wilgotne te włosy, ale jak widzicie, one są sypkie, to serum różane ich w żaden sposób nie obciążyło i wydaje mi się, że chyba jeszcze bardziej lśnią te włosy. Ale bardzo mi się podoba to, że mam tutaj ciemniej, a później coraz jaśniej. No i na końcach to prawie blond. Tego tak nie widzicie, bo ja tutaj też staram się mieć jak najmniej światła, żeby mnie też nie rozbielało tak mocno, więc ten kolor jest zdecydowanie jaśniejszy w słońcu niż tutaj w ciemniejszym pomieszczeniu. To wszystko. Myślę, że wszystko Wam przekazałam, jeszcze sprawdzam, wydaje mi się, że tak. Zapoznajcie się, jeśli macie ochotę, po mojej rekomendacji z kosmetykami Be The Sky Girl, a w Denku za jakiś czas opowiem Wam o kremach i serach tej marki. Już wszystko do ostatniej kropli zużyte, więc też będzie taka recenzja bardziej dokładniejsza po zużyciu. Po całym zużyciu kosmetyku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!